Eliza Michalik, program Nie ma żartów. Dobry wieczór Państwu. Radosław Gruca, wprost z urlopu, nie powiemy gdzie, żeby było bezpieczniej. Dziennikarz Faktu jest Państwa i moim gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. A trzeba dbać o bezpieczeństwo, ponieważ mam dla Państwa newsa. Rząd zaczął wreszcie słuchać obywateli. 2 lata od wyborów zaczął słuchać obywateli, a konkretnie obywatela Petru i obywateli RP. Gazeta Wyborcza dziś na okładce pisze o tym, jak prowadzone są działania operacyjne wobec przynajmniej jednego lidera opozycji, Ryszarda Petru, i przynajmniej 2 działaczy obywateli RP, którzy organizowali, czy też współorganizowali protesty przed Sejmem. Są taśmy w internecie do odsłuchania, takie około 20-minutowe. No i ja bym bardzo chciała powołania Sejmowej Komisji Śledczej, gdzie stanęliby ci funkcjonariusze, którzy są na taśmach, i powiedzieliby, kto i dlaczego im kazał robić takie rzeczy. Co pan na to? To jest skomplikowana sytuacja, ponieważ taka komisja rzeczywiście bardzo by się przydała, ale chyba niekoniecznie w tej sprawie. To znaczy, tutaj mamy, ja specjalnie na życzenie pani redaktor przygotowałem się i zasięgnąłem języka. I rzeczywiście to, co pisze między innymi pan minister Wąsik, mogę potwierdzić. To znaczy, ten język, który jest stosowany podczas obserwacji, to nie jest język policyjny do jakichś działań konkretnych inwigilujących. Wszystko wskazuje na to, że poznaliśmy przebieg takiej rutynowej obserwacji, która rzeczywiście była stosowana także przez Platformę Obywatelską przy manifestacjach, ale przy okazji rzeczywiście wracają pewne pytania, jeśli chodzi o pana Petru. Pytania o to, kto zrobił mu to masakryczne dla Nowoczesnej zdjęcie w samolocie. Bo tu się pan dopatruje jakieś. Ja się nie dopatruję, ale powiem szczerze, kiedy zacząłem o to pytać, to są ludzie, którzy są więcej niż przekonani, że to mogło być zupełnie nieprzypadkowe, co się stało z panem Petru. No a skala zniszczeń, jakie spotkały całą partię Nowoczesną i opozycję przez to, no jest ewidentna, więc rzeczywiście jest sporo pytań o to, jak posługuje się służbami władza, i na pewno można to udowadniać na faktach już dzisiaj, że tak naprawdę państwo dobrej zmiany koncentruje się głównie na tych śledztwach, w których może dopaść jakiś swoich konkurentów politycznych. I to jest bardzo zła wiadomość dla nas wszystkich i też zła wiadomość paradoksalnie dla ewentualnego programu Cela Plus, jak to mówi się na prawicy, czyli do takiej oscylującej o zemstę akcji zamykania różnych polityków opozycji, którzy nie mają czystych sumień. A dlaczego, proszę Państwa? Dlatego, że jak pokazuje to na przykład sytuacja z Amber Goldem, i warto o tym pamiętać, politycy PiS-u upatrzyli sobie aferę Amber Gold jako świetny kąsek w postaci Donalda Tuska, którego można dopaść za to, bo był premierem, więc on odpowiada za wszystko, od wody w kranie przez wiatr w Polsce. I teraz będzie zeznawał tak w sprawie Smoleńska. No będzie zeznawał, ale ja już to mówiłem u pani w programie i powtórzę to. Wydaje mi się, że tutaj mamy do czynienia z jakimś paradoksem i festiwalem niekompetencji, bo rozmawiałem z doświadczonymi śledczymi i oni wskazują rzeczywiście, że najbardziej osobą, która powinna się bać i która tak naprawdę jest prawie pewna zarzutów, to jest prokurator Parulski, który, naczelny prokurator wojskowy, który był na miejscu w Smoleńsku. To, że nie dopatrzył pewnych rzeczy, to jest eufemizm. I tutaj. Bo faktycznie nie dopatrzył. Nie tak? Dopatrzył. Nie dopatrzył. To jest osoba kompletnie niekompetentna. Pan generał był nominowany na to stanowisko głównie ze względu na to, że zasłużył się w krytykowaniu Zbigniewa Ziobro, i niestety nie pokazał nic jako prokurator wojskowy, czym mógłby się pochwalić. I to są fakty. Czyli tu wracamy do tej tezy, która ma
która jest też częściowo słuszna, że podwaliny pod to, co się dzieje, pod łamanie prawa w niektórych dziedzinach, podłożyły wcześniejsze rządy, tak. Również Platforma Obywatelska ma zasługi. Zdecydowanie tak. Pamiętajmy o tym, że Polska za rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u jest tym krajem, który absolutnie no, deklasuje wszystkie inne, oczywiście umownie, państwa demokratyczne pod względem podsłuchiwania obywateli. No, to ja jest... pamiętam, mówiłam w programach o tym, że my mamy jakąś rekordową liczbę obywateli tak. podsłuchiwanych, tak. inwigilowanych, bilingowanych. Wtedy chodziło tak. o bilingi przez różne służby, prawda? Tak. I proszę zobaczyć, jaki to jest... Czyli ci poszli dalej po prostu. Znaczy na pewno poszli dalej i mieli pretekst w postaci ataków terrorystycznych, które nam grożą albo nie grożą, bo kiedy pisałem, że nam groziły i jako jeden z pierwszych ryzykownie opisywałem to, że był planowany zamach podczas Światowych Dni Młodzieży przez terrorystów i zamach miał polegać na rozjeżdżaniu pielgrzymów, to wtedy niektórzy pukali się w czoło, a potem 3 tygodnie później miałem 1 000 000 telefonów, kiedy w Nicei ciężarówka rozjechała 100 osób na promenadzie. Potem te ataki z wykorzystaniem ciężarówek się powtarzały, więc to nie jest tak, że my jesteśmy jakąś zieloną wyspą bezpieczną od terroryzmu. I to mnie niepokoi, bo czy pani słyszała, żebyśmy mieli jakieś realne dyskusje o naszym polskim bezpieczeństwie, nie takie, które by służyły temu, żeby nie przyjmować uchodźców, tylko rzeczywiście rozmawiać rzetelnie o tym, jak są wyposażone nasze służby, jakie są ich kryteria działania, jakie są kompetencje tych ludzi, tak? Mamy zaraz mieć stworzony super resort kumulujący służby, a nie wiemy tak naprawdę, kto tam pójdzie, bo bardzo wielu doświadczonych funkcjonariuszy, tak jak bardzo wielu doświadczonych urzędników, zostało wywalonych na bruk z jakichś takich powodów zupełnie irracjonalnych. Tak? No ale my chyba w ogóle w Polsce nie jesteśmy w stanie w żadnej dziedzinie usiąść do stołu i porozmawiać, bo w Polsce jest tak, że różnica zdań, która gdzie indziej normalnie zaczyna dyskusję, tak? Mamy inne zdanie, super, zaczyna się zabawa w tym momencie, można siąść i dyskutować, to w Polsce różnica zdań kończy dyskusję. Aha, mamy różne zdania, to cześć, to się rozchodzimy. Nie możemy o sądownictwie dyskutować. Portal Onet próbował zrobić okrągły stół, no i Bartosz Węglarczyk opisał, jak to próbował. Podzwonił do różnych ludzi, wszyscy się zgodzili, po czym się okazało, że ten nie usiądzie z tym, ten nie rozmawia z tamtym, polityk z tej partii nie poda ręki politykowi z tamtej partii. Ja mam wrażenie, że tak jest z bezpieczeństwem ze wszystkim. To prawda, ale to też służy przede wszystkim dwóm organizmom partyjnym, czyli Platformie Obywatelskiej i PiS-owi. I to jest wyniszczający Polskę spór, który jest kompletnie jałowy. I musimy mieć nadzieję na to, że to się zmieni przez pojawienie się jakiejś trzeciej siły, czy też jakiegoś rozłamu, o którym się mówi na przykład w kontekście weta prezydenckiego i jakiegoś PiS-u z ludzką twarzą. Ja wiem, że większość państwa nie wierzy w to, ale ja osobiście zawsze staram się wierzyć i nie, szukać jakichś dobrych... PiS z ludzką twarzą przecież wygrał wybory. Tak. Przecież tak, nie było Macierewicza, tak. Nie było tego dokładnie. Wszystkiego, prawda? Dokładnie, ale też spójrzmy na to, jak dużo jest w stanie zmienić jednostka, bo Jan Śpiewak kiedy w... Taki Tomasz Piątek na przykład. Jan Śpiewak, zacznijmy od niego, który ujawnił aferę reprywatyzacyjną, którą nagłośniła Gazeta Wyborcza, czego nie pamięta PiS, który dzisiaj wypina się do kamer na komisji weryfikacyjnej, to znaczy Patryk Jaki i za nim komisja, bo całą komisję zasłania swoją skromną, filigranową osobą. Więc rola jednostki jest olbrzymia i rzeczywiście Tomasz Piątek, który poszedł Radosław tym tropem. Radosław Gruca też ma zasługi. Na pewno Tomasz Piątek ze swoją książką zrobił pewien wyłom w świadomości też ludzi PiS-u, bo jeżeli do mnie ustawia się kolejka ludzi PiS-u dość wysokiego szczebla, która chce na ten temat rozmawiać, trochę się boi czytać tej książki, bo też no, maski opadają i wtedy jak żyć, proszę państwa, jeżeli się stawiało na Antoniego, wielkiego pogromcę Rosjan, który teraz no, uprawia taką propagandę i takie zaklinanie rzeczywistości, że zjadł już dawno parę swoich ogonów i tak naprawdę nie ma odwagi. Panie ministrze, ja cały czas apeluję, niech pan ma odwagę i niech pan odpowie na proste pytania. Panie odpowiedział.
Nie odpowiada, chodzi do zaprzyjaźnionych dziennikarzy. To o tym powiemy po przerwie, co mówił, bo Antoni Macierewicz coś powiedział w telewizji Trwam, ale bynajmniej nie o niedobrej Rosji, tylko o zgniłym Zachodzie. Nie użył słowa zgniły, ale o Zachodzie powiedział i o tym za moment. Jesteśmy z Państwem. Przypominam, że Radosław Gruca, dziennikarz Faktu, jest gościem Nie ma żartów. Tak sobie rozmawialiśmy poza anteną i może przenieśmy na moment tę rozmowę na antenę, że to ciekawe. Tak sobie pomyślałam o tej inwigilacji jeszcze, no bo to się okaże, czy tutaj Gazeta Wyborcza dała się wpuścić w maliny jakiemuś informatorowi, czy nie. Rozumiem, że sprawa w toku. Ale tak sobie rzeczywiście pomyślałam, że ta SB, której działania budziły taki straszny sprzeciw, chciano i słusznie rozliczać, inwigilowali opozycję. Z perspektywy czasu już na przykład temu młodemu pokoleniu oskarżenia o inwigilację mogą wydawać się śmieszne, bo teraz przecież wszyscy wszystkich inwigilują. Ludzie mają lokalizatory na telefonach, które pokazują, gdzie jesteśmy w danej chwili. Mało tego, większość ludzi wrzuca na Facebooka sami z siebie swoją rodzinę, dzieci, gdzie są, oznaczają się, w jakiej knajpie teraz siedzą. Robią to też celebryci i wcale się nie boją, że ktoś wpadnie, porwie ich małżonka albo im coś zrobi. Ja się zastanawiam, czy w ogóle mówienie o inwigilacji w takim dawnym sensie jest jeszcze dla młodych ludzi w ogóle zrozumiałe. Myślę, że my powinniśmy przede wszystkim ich uświadamiać, że to, po pierwsze, zostawiają masę śladów, które potem są łatwe do wykorzystania przeciwko nim. Ale powiem szczerze, że to jest o tyle zabawne, że ja sam znam historię jednej służby, która masowo wrzuca swoje zdjęcia na Facebooka. Masowo. No mam nadzieję, że się nie oznaczają w poszczególnych miejscach, ale to jest absolutna plaga. Natomiast oczywiście co do inwigilacji rozumianej w takim starym stylu, że ktoś ciebie podsłuchuje czy śledzi, to jest jednak o tyle istotne, że wystarczy sobie wyobrazić sytuację choćby z ostatniego tygodnia, z naszego życia, których nie chcielibyśmy, żeby ktoś zobaczył. Każdy ma tą sytuację i nie chodzi o to, że ktoś nas zobaczy bez makijażu, czy też ewentualnie nasz wystający brzuszek. Ale z piękną kobietą, która nie jest naszą żoną na przykład. Na przykład i którą karmimy oliwkami w jakimś miłym miejscu, na przykład na Pradze Południe i tak dalej. Jakieś sugestie i aluzje nie, do jakiegoś polityka? Absolutnie nie, ale tego jest bardzo ktoś dużo. Ktoś zadrżał teraz oglądając. Na pewno i zadrży jeszcze nie raz. Także problem polega na tym, że poza... Też słyszałem takie głosy, że nowy super resort będzie jeszcze gorszy niż SB. Znaczy nie da się być chyba gorszym niż SB, ale można mieć dużo szerszy asortyment i wachlarz środków operacyjnych. To znaczy kamerę możemy już dzisiaj zamieścić w sztucznym insekcie, który gdzieś tutaj sobie wleci i nie tylko do naszej łazienki, ale w różne miejsca. I nie musimy mieć magnetofonu przyklejonego taśmami pod koszulą, dokładnie, żeby nagrać rozmowę. Dokładnie. I możemy bardzo wiele rzeczy. No nasz telefon jest pięknym podsłuchem, a także kamerą. To już nawet bardzo... Ja podziwiam kobiety za ich intelekt, intuicję, ale także za zdolności operacyjne, bo my mężczyźni nie potrafimy zrobić nawet dwóch rzeczy naraz dobrze. Napoleon być może miał w sobie taki pierwiastek kobiecy, ale mówiąc poważnie, no ja znam bardzo wiele przypadków kobiet, które dzięki zapoznaniu się z kilkoma technikami obserwacji no potem zgromadziło solidny materiał dowodowy przy sprawach rozwodowych i no nie były to miłe odkrycia, ale zrobiły to absolutnie samodzielnie, więc inwigilacja jest wtedy problemem, kiedy ktoś to chce wykorzystać przeciwko nam. Szczególnie, że służby nie ujawniają takich, znaczy nie pokazują nagle czyjegoś życia, tylko pokazują jakiś fragment, który jest dla niego kompromitujący. Szczególnie z kontekstu. Dokładnie. Mm-hmm. I nawet jeżeli zachowujemy się porządnie, czy w ramach jakichś reguł, no to jesteśmy, jeżeli będzie duży materiał do wyboru, to coś się znajdzie. Zdanie, słowo, gest. Szczególnie, że gest, który na przykład wypowiedziany, czy słowa wypowiedziane
widziane rok wcześniej, puszczone rok później, mają często zupełnie inny wymiar, tak? Więc siłą rzeczy przykleja się pewne skojarzenie. Więc ale też już mam wrażenie, że taśmy robią coraz mniejsze zamieszanie i już coraz trudniej zrobić aferę z taśmy. Mam takie wrażenie, że musi być nie wiadomo co na tej taśmie, że ludzie są już trochę impregnowani i to nie jest tak, że każda prywatna podsłuchana rozmowa to budzi jakiś szał. Już ludzie machają ręką. Tak, bo ten walor nowości się skończył, ale tak. Na pewno to ze względu na to, że nie było jeszcze ciekawych rozmów. Jak będą ciekawe rozmowy i takie dobrze omówione, podane, to zawsze to podglądactwo od czasów Blue Velvet Davida Lyncha absolutnie... Wszyscy chcemy podglądać, wszyscy też chcemy zaglądać. Też jest pan fanem Davida Lyncha, tak jak ja zauważyłam. Ale jestem największym fanem w Polsce. Większego nie ma. No dobra, nie będę rywalizować. Proszę państwa, pierwsze wywiady prawicy, polityków prawicy po wecie prezydenta Dudy. Miałam powiedzieć o Antonim Macierewiczu, to tak a propos tego zapomnianego wątku, żeby mi nie uleciało, że w telewizji Trwam. Antoni Macierewicz powiedział, że Zachód grozi wojnie polską hybrydową. Nie wspomniał o Rosji, dopiero potem w telewizji Republika się poprawił i dodał, że Rosja też, ale to Tomasz Piątek na to zwrócił uwagę na Facebooku, że jednak to bardzo specyficzne, że minister o antyrosyjskiej rzekomo retoryce, jak za PRL-u grozi, że to Zachód i wojna hybrydowa. Ale to był tylko taki wtręt, bo obiecałam państwu, że o tym wspomnę. Jarosław Kaczyński też w telewizji Trwam udzielił wywiadu i powiedział, że weto prezydenckie było poważnym błędem. Nie wiem, czy pan słyszał te wszystkie wypowiedzi polityków prawicy atakujące Dudę. No i taką odpowiedź mocno Młapińskiego, który powiedział, że jak któryś z polityków zdobędzie 8,5 miliona głosów, to będzie mógł prezydenta atakować. Ja byłam kiedyś na prawicy i ja wiem, co to znaczy wojna na prawicy. Prawica jest straszna, jak prowadzi wojny. Tu zacytuję Ojca Chrzestnego. Wojny w rodzinie są zawsze najbardziej krwawe. Ja obstawiam, że jesteśmy świadkami początku krwawej jatki. I ciekawa jestem, czy pan się z tym zgodzi. Zgodzę się, ale powiem, że nie jesteśmy świadkami początku, tylko kolejnego etapu krwawej jatki. Czyli początek nam umknął gdzieś. Jeszcze tego nie widzimy i to dzięki propagandzie, bo w tym samym momencie TVP Info, kiedy Antoni Macierewicz, to nie jest przypadek, proszę państwa, bo nie da się oglądać czterech programów naraz, więc ja muszę oglądać powtórki, ale potem widać w tym całość. W tym samym momencie TVP Info już szykowało się do wydania specjalnego, gdzie wczoraj ujawniło, że to Niemcy chcą, stoją za protestami w Polsce, a pretekstem do tego, bardzo, bardzo takim poważnym i merytorycznym, był jeden krótki tekst w gazecie Die Welt. Znaczy, bo Die Welt napisał, że najlepiej by było, gdyby Donald Tusk rządził Polską. Jest to tekst z gatunku Mateusz Morawiecki, wicepremier, pytany w jednym z wywiadów, kto byłby lepszy, czy Hillary Clinton, czy Donald Trump, to mówił, że to jest różnica między dżumą a cholerą. Zresztą zupełnie niefrasobliwie. I tutaj z takiego tekstu buduje się narrację o tym, że Niemcy chcą tutaj wysysać Polskę, podczas gdy nasi sąsiedzi prowadzą wojnę regularną na Ukrainie. Rosja wpływa na wybory w Stanach Zjednoczonych, Rosja wpływa na wybory we Francji, a my jesteśmy znowu tą zieloną wyspą, gdzie PiS zapewni nam 500+, zapewni nam Światowe Dni Młodzieży. I Rosja na nic nie wpływa. I Rosja w ogóle nie jest zainteresowana Polską, tylko te Niemcy, które jak wiadomo są ostatnie do wojny, poza wszystkim, wbrew nawet takim oczekiwaniom niektórym państw europejskich, no to są społeczeństwem bardzo pacyfistycznie nastawionym. Zresztą my mamy chyba większy interes w utrzymywaniu dobrych stosunków ekonomicznych, chociażby z Niemcami, niż Niemcy z nami. Oni są w tej chwili w ogóle gdzie indziej zorientowani ale spójrzmy politycznie. Spójrzmy w ogóle, jak przebudowywane jest nasze widzenie Polski i świata przez narrację Antoniego Macierewicza między innymi, tak? No Antoni Macierewicz mówi o Zachodzie, to już nagle my przestaliśmy być Zachodem, proszę państwa, no zadajmy sobie takie proste jesteśmy pytania. Jesteśmy częścią Zachodu. My tak samo walczymy z Unią, której my jesteśmy częścią. No okazuje się, że tak jak Orban był trochę nazywany koniem trojańskim, no to my już jesteśmy stadem koni trojańskich w Unii Europejskiej i najbardziej zaszkodzimy sobie. I to już widać na wielu różnych płaszczyznach. Prezydent tutaj... Zawsze nadzieja umiera ostatnia. Myślę, że te 8,5 miliona Polaków głosowało na Andrzeja Dudę jako z nadzieją... Młodego.
Ta, ale z nadzieją na to, że on nie będzie pacynką sterowaną w rękach prezesa. To jest szok tej prezydentury, że sprawdziły się te, wydawało się, historyczne ostrzeżenia, między innymi całej opozycji, że tak naprawdę Andrzej Duda nie będzie mógł się przeciwstawić Jarosławowi Kaczyńskiemu. Ja sam spierałem się na ten temat, bo mówiłem, Boże, ludzie, przecież to jest głowa państwa i on tak naprawdę jest poza jakąkolwiek kontrolą. To wszystko musi dziać się gdzieś w głowie. Wolność jest w głowie, proszę państwa, i być może, mam taką nadzieję, Andrzej Duda poszukuje tej wolności, a na pewno protesty, paradoksalnie, nie tak jak widzi to Jarosław Kaczyński, tylko tak jak my to widzimy, patrząc własnymi oczami, nie są problemem dla Andrzeja Dudy, tylko tak naprawdę są wsparciem. To są ci ludzie, proszą prezydenta o coś, on nie spełnia ich prośby w całości, tak? Ale widać, że on rzeczywiście jakoś z tymi ludźmi próbuje rozmawiać, próbuje słuchać tego, co oni wyrażają. Znaczy, tylko... to jest oczywiście jednorazowy gest na razie. Nie popadajmy w jakieś euforie jeszcze dużo, dużo przed prezydentem. Ale być może Jarosław Kaczyński w swojej głupocie politycznej, bo to jest zacietrzewienie i głupota, spowoduje rozpalenie kolejnej wojny, gdzie Andrzej Duda, czy będzie chciał, czy nie będzie chciał, to będzie musiał walczyć o jakieś zasady po to, żeby mieć szansę na te 8,5 miliona następnym razem. A propos tej narracji, o której pan powiedział, to ja mam takie wrażenie subiektywne, że pierwszy raz od wyborów Jarosław Kaczyński i PiS, które zawsze narzucało narrację i propagandę, a opozycja tylko reagowała, jest niestety opóźnione. Znaczy, niestety, jak dla kogo? Dla niektórych stety, bo oglądam telewizję i widzę ustami polityków PiSu przekazywane te jednakowe przekazy dnia. Swoją drogą, jako też spec od słowa, z racji zawodu myślę sobie, że ja bym ich trochę PR-owo podszkoliła, bo to naprawdę nie powinni wszyscy klepać tego samego, bo to jest aż żenujące, jak takie roboty. Każdy mówi to samo wręcz tym samym słownictwem, ale to już nie działa. To znaczy, oni gdzieś zgubili moment, kiedy pewne teksty zaczęły działać. Na przykład teksty o ubekach, komuchach, esbeckich wdowach i bolszewickich metodach już ewidentnie nie działają. Nikogo to nie rusza. Na ulicę wyszli młodzi ludzie, którzy w ogóle nie wiedzą, co to było SB i szczerze mówiąc nic ich to nie obchodzi, a oni dalej swoje. I jest, wyłapałam kilka takich kwiatków i pomyślałam sobie, oho, urząd propagandy... coś tutaj nam kiepsko działa, bo nie nadążają. Po raz pierwszy mam wrażenie, że PiS jest trzy kroki za, i to nie za opozycją, za tymi młodymi ludźmi, którzy wyszli na ulicę. Ale zawsze każda władza będzie za ludźmi, których nie słucha. To jest bardzo proste. Widać to... No trochę tam słuchają na tych taśmach z wyborczej. No głównie słuchają, tak? Po to, żeby wykorzystać to przeciwko tym ludziom. To znaczy, przypominam, PiS szedł do władzy z hasłem słuchać Polaków. I jak oni słuchają Polaków? Na podsłuchach? No, absolutnie największym problemem dzisiaj Polski jest to, że PiS nie załatwił żadnych problemów, które były w czasach Platformy. Znaczy, przynajmniej niewiele. Narzeka na nią, ale nie załatwił. Narzeka na nią, ale nie jest wcale lepszy. To znaczy usprawiedliwia swoje różne winy, że przecież Platforma robiła tak samo. No to nie dajmy się zwariować. Ale nawet państwa, jeśli robiła tak samo, to ci mieli robić lepiej. No tak? Dokładnie. A oni to jako tłumaczenie, gdzie byliście wtedy, kiedy Platforma robiła to samo. No zaraz, no to albo Platforma robiła dobrze, a wy się czepialiście i tak naprawdę chcecie być tacy jak Platforma, którą zwalczaliście. No albo macie to po prostu w nosie, co ludzie myślą, bo skoro tak było, to my będziemy jeszcze gorsi, żeby pokazać, jak źle było. No to jest po prostu tak paradoksalne i jedyna nadzieja jest w tym, że pojawi się jakaś trzecia siła i że obywatele będą potrafili poczuć, że mają moc. Tą moc, którą było widać w protestach pod Sądem Najwyższym i w całej Polsce. No. Ja mam wrażenie, że już to poczuli. To jest kwestia pewnego słuchu społecznego. Nie potrafię tego wyjaśnić. Mam po prostu taki instynkt, że te protesty się czymś różnią niż te poprzednie, na przykład też czarne protesty, kiedy ludzie wychodzili, robili swoje i wracali do domów. Tu mam wrażenie czegoś takiego, co trwa, pulsuje, gdzieś jakiś duch się obudził. Na pewno, bo bardzo łatwo sobie wyobrazić to, co umyka w słowach ekspertów, to, co publicyści nie potrafią wytłumaczyć w takim obrazie, który by był zrozumiały dla wszystkich Polaków. Jak Polacy widzą posłów wręcz nawalających się maczugami
na komisji, nie wiem, gaszących światło, wyrywających sobie mikrofony. To wszystko się dzieje w nocy, kiedy nikt normalny nie może siedzieć cały czas i oglądać relacji. No to wtedy widać, że coś niepokojącego się dzieje. Jeżeli wiemy, że jest trójpodział władzy po to, żeby kontrolowały się nawzajem ośrodki władzy, który jest niszczony w ten sposób, to automatycznie widać, że coś jest nie tak. Zacytuję największy polski autorytet. Jak ktoś coś robi, proszę państwa, to po coś to robi. Więc jak są nadal te zasieki wokół Sejmu, to po coś one są, marszałku Kuchciński. O to pyta opozycja. Ja się w sumie przyłączam, bo nadal nie rozumiem, dlaczego w demokracji polski Sejm ma być otoczony, jak twierdza, anyski policyjne stoją aż do rozbra, czyli jak państwo nie są z Warszawy, to jakieś jeszcze pół kilometra od Sejmu. No ale musimy niestety kończyć, chociaż chętnie bym jeszcze porozmawiała na ten temat, jak Sejm jest otoczony policją. Radosław Gruca z Faktu był państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I dziękuję państwu. Dobranoc, do jutra.